tor jest bardzo fajny, dosyć mocno przyczepny. No i zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Cała drużyna dobrze jedzie, wrócili do formy, zdobywają punkty, co jest bardzo ważne. Jeżeli dzisiaj uda się jeszcze zdobyć bonusa, to już będzie naprawdę super i na to Leon po cichu liczy. Powiedział, że naprawdę macie fajnie spasowany sprzęt, świetny tor mamy w Częstochowie, dlatego ściganie jest naprawdę na wysokim poziomie. Leon powtórzył, że bardzo się cieszy z powrotu kibiców na stadionie, słychać ich doping i to jest to, o co chodzi. Także jedziemy dalej i liczymy na punkty bonusowe. Zwycięstwa są potrzebne zawsze. To wszystko zależy od tego, czy wygrywasz, czy pojedziesz w playoffach, czy nie, a jechać w playoffach chcemy, także walczymy. Oczywiście się skupiamy teraz na wyjazdowy mecz do Leszna, także będzie na pewno bardzo ciężko. Ja ten tor lubię cały czas. Czasami po prostu brakuje odpowiednich ustawień, ale myślę, że połapaliśmy już te ustawienia i nie chcę mówić, że będzie łatwiej, ale wiadomo, jeśli sezon się rozkręca, poznajemy silniki, poznajemy przełożenia, poznajemy przede wszystkim tor, który jest zmieniony. Także myślę, że im dalej, tym będziemy mieć większą wiedzę. Tor był zupełnie inny, tak naprawdę nawet nie mieliśmy gdzie potrenować na takim torze, żeby odzwierciedlił to, co tutaj się dzisiaj działo. Wielkie gratulacje dla Częstochowej, że udało im się zrobić taki ciężki tor dla nas, żeby się dopasować.